Cześć, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj vlogowy odcineczek. Dzisiaj chciałem Wam powiedzieć właśnie, co u mnie, jak u mnie, co dalej. Mija rok, więc takie też troszeczkę podsumowanie. Dobra, podsumowanie może nie, podsumowanie zrobimy. Jeszcze będzie czas, przyjdzie czas na podsumowanie. Ale dzisiaj vlog. Jeden z pierwszych, jeden z nielicznych, jeden z vlogów, które chcę teraz robić częściej. I dlaczego? Dlaczego mówię właśnie w ten sposób i dlaczego tak to określam? Bo właśnie mi około roku czasu, ponad rok czasu, jak jesteśmy na nowym kanale na YouTubie, jak widzicie mnie w różnych formach, różne rzeczy się działy, treningowe, nietreningowe, było też trochę tutaj opinie z gal, troszkę się już tego naoglądałem. No ale właśnie, dzisiaj z taką nowością na Was, bo ta nowość jest jakby celem tego dzisiejszego vloga i o niej chcę powiedzieć. Troszeczkę zmienimy zasady działania i zacznie się na Instagramie. Na Instagramie zmieni się mój login i zmieni się on tutaj wraz z publikacją tego otóż materiału, bo już nie będzie Kamil Zielin, tak żebyście mogli do tej pory mnie znaleźć jako Kamil Zielin i ten login jakby uczestniczył, czy był przy mnie przez dłuższy okres czasu, to postanowiłem go zmienić z racji tego, że coraz więcej jest mnie w internecie i coraz więcej też współpracuję z innymi ludźmi i to właśnie nieważne, czy online, czy offline, ale głównie online, bo to tutaj poznaję coraz więcej ludzi, biorę udział w różnych webinarach, tak? Czy to są webinary sztosownych, z którymi już mam przyjemność kilka miesięcy działać systematycznie co tydzień, w czwartek o 25, czy to są webinary, tutaj akurat prowadzę w pojedynkę na koncepcji na sukces. Są to live'y, jednak uczestniczę też w innych rzeczach z ludźmi z tego świata i jest jeden wspólny mianownik, że tak powiem, dla tego, co ci ludzie powiedzieli o mnie. Ja zawsze mam jakąś historię. Zawsze jak ktoś coś mówi, zawsze mi się odpalają jakieś klapki, otwierają mi się jak w silniku, wiecie, jak silnik rusza i klapki chodzą do góry tylko po to, żeby coraz większa moc była. Tak właśnie mi się otwierają te klapki i nawet jak mi się nie chce, tak, ostatnio znajomy tutaj, pozdrawiam Rafała, Rafał dał takie pytanie na Instagramie, a co robisz, jak ci się nie chce? I choć taką słuszną odpowiedzią jest właśnie wtedy, że no, nie może mi się nie chcieć, nie mam czasu, żeby mi się nie chciało. Ja też tak podchodzę, że ja po prostu już jestem za stary na to, żeby mi się nie chciało czegoś robić i żeby mnie tu nie było, że jednak jest to takim swoistym dla mnie miejscem, czasem, gdzie no, mogę jakby przelewać to, co przeżyłem, swoje doświadczenie i swoje historie. I to jest właśnie klucz programu, po który się tu dzisiaj spotkaliśmy, bo zawsze, nawet jak na webinarze już... dobra, odpalam kolejny wątek, dokończę ten wątek z Rafałem, no i ja mu napisałem tam, tak się nad tym zastanowiłem, że nawet jak mi się nie chce czegoś robić, a mimo wszystko coś robię, nawet jakbym chciał sobie odpuścić i niech to będzie, że oglądam jakiś film, że zagram jakąś grę, to i tak mi się wtedy odpalają jakieś wątki, klapki, nowe rzeczy, sobie przetwarzam, interpretuję, wyciągam z nich wnioski, więc nawet jak mi się nie chce, to i tak coś robię. I tak mam od jakiegoś czasu, to nie było od zawsze. I tym chcę się z Wami dzielić coraz mocniej. Tylko to będzie jedno z wielu rzeczy, bo są plany, ale to kurde, to nie dzisiaj, nie o planach na 2021, bo może być ciekawy. Nie będę cały czas mówił, że muszę pozamykać jeszcze stare rzeczy, bo jest do pozamykania trochę rzeczy. No właśnie, idąc w tym kierunku, zresztą od Rafała to też wyszło, że powinienem tutaj, zawsze mam historię, historia w tle, zawsze wjeżdża Kamil, wjeżdża historia, jakieś metafory, używam wtedy historii. Najlepiej według mnie tak się też coś obrazuje, tłumaczy, jak ktoś czegoś nie rozumie, a wszystkie historie opieram na własnym doświadczeniu. No i chociaż, że mam te 30 parę lat, to no, doświadczenie jest olbrzymie. I kiedyś próbując wszystkiego, tak troszeczkę to tutaj pójdę głębiej. Kiedyś wiele ludzi komentowało, negowało, śmiało się, bo ty próbujesz wszystkiego, ty tu byłeś, gdzie ty nie byłeś? No ale dzisiaj, z racji tego, że próbowałem te wiele rzeczy, czy te rzeczy przede wszystkim są dla mnie, jak się okazało, wiele z nich nie było.
Ale dzisiaj możemy o nich porozmawiać, jeżeli ty się tym jedną z tych rzeczy zajmujesz. Albo mogę się odnieść do tej rzeczy, żeby coś ci wytłumaczyć, bo ja to robiłem, ja to przeżyłem, ja to doświadczyłem. Wiele rzeczy też to są jakimiś swoistymi historiami, że ja coś próbowałem i nawet jak mi to nie wychodziło, to poznałem osoby, które były kilka leveli wyżej, więc też jest o czym opowiadać. No i właśnie dochodzimy do sedna, czyli nazwa z Kamil Zielin zmienimy na to, co określa moją osobę i będzie określało i właśnie w grudniu i w 2020-2021 w 2021 roku mnie na Instagramie to będzie Storyteller. Tak, taka będzie nazwa, będzie Storyteller i potem będziecie mogli mnie znaleźć, a to jednoznacznie określa, czego będziecie mogli się spodziewać, więc jak zobaczycie... Tak. Historii tego tłuczenia i tak nie zrozumiecie. Dobra, wracając to... No właśnie ten Storyteller będzie całkowicie opisywał moją osobę, moją twórczość, bo będą to historie. Jak zobaczycie przecinki, jak zobaczycie, że Storyteller coś dodał, jak że Storyteller wam zalajkował coś lub się do czegoś odniósł i wejdziecie na ten kanał, to od razu będziecie wiedzieć, że tam czeka swoista historia, więc będziecie musieli poświęcić, jeżeli będziecie chcieli, to nic nie musicie, to będziecie wiedzieć, że w tych delikatnych przecinkach będzie jakaś historia ukryta, ale to też zobaczymy jak bardzo, bo swoiście zawsze to będzie też jakiś wstęp. Co będzie na story, to będzie na story, a jeżeli będzie temat dłuższy i będzie wymagał takiego mojego zaangażowania dłuższego i więcej do powiedzenia w tym temacie, to i tak uważam, że będę to robił w formie vlogów, bo swoiście lepiej jest potem to zmontować i dać wam w takiej pigułce, a tutaj tylko dać zajawkę. No ale, no Storyteller to Storyteller. Więc witam Storytellera na jednym z moich kanałów, tak będzie teraz się to nazywało, tak to będę ja, żebyście się do tego przyzwyczaili. I tyle na dzisiaj, bo nie będę mówił o rzeczach, których jeszcze wam nie pokazałem, ale teraz będzie taka też forma, że wiele rzeczy będę robił, a potem wiele rzeczy będę wam przedstawiał, obrazował, czy mówił więcej na ich temat właśnie w formie vlogów i o tym, co będziemy robić, kogo będziemy zapraszać i tak dalej do rozmów i nie będę tutaj więcej już nic nie powiem, bo ja już jeden materiał mam nagrany, tylko muszę go zmontować i wam wrzucić. Więc tyle na dzisiaj. Dzięki za wysłuchanie całego materiału. Jeżeli chciałeś w tym brać udział, to oczywiście łapeczka do góry i subskrypcja, aby być na bieżąco z treściami na kanale. No i jeżeli chciałbyś brać w tym udział, bądź aktywny, skomentuj, napisz też, jaką historię chcesz usłyszeć lub w jakiej historii chcesz być częścią, bo ja wcale nie mówię, że nie można zrobić tutaj jakiegoś materiału wspólnie, a nawet w kilka osób z wizją lub bez. I tak to zakończę, więc no, miłego wieczoru. No, jak już... Dobra, jak już wiecie, że jest Storyteller i to właśnie oglądacie, to warto byłoby wejść na Instagram i tam również sobie dać obserwuj. Żebyś wiedział też, że tam też coś się dzieje. Bo zdjęć na YouTubie nie zobaczysz. Tak, tak, to tyle. Tyle wystarczy na dzisiaj. Cześć.